Cześć, witam Was w kolejnym niewinnym odcinku. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o naszym polskim wspaniałym artyście, czyli o Wojciechu Fangorze. Do tematu tego podcastu zainspirowała mnie rozmowa z moją psiapsi, która niedawno była w Gdańsku, i tam właśnie odbywała się wielka wystawa Fangora pod tytułem Fangor poza obrazem. I była ona zorganizowana z okazji stulecia jego narodzin, także naprawdę wspaniały czas. Niestety, powiem Wam, że jakiś czas temu się już zakończyła, także niestety nie skorzystamy, bardzo żałuję, ale. Myślę, że będzie miło, jak nakreślę Wam w ogóle postać Fangora. Bo myślę, że większość z nas oczywiście kojarzy jego twórczość, ale tylko z jednym, jakby stylem. A tworzył dużo więcej ciekawych rzeczy. I ja się przyznam, że też znałam tylko taki basic. Więc dzisiejszy podcast też otworzył mi oczy na nowe informacje o tym twórcy. I nie wiedziałam wielu mega ciekawych rzeczy. Także. Co, chyba zaczynamy? Zacznę od tego, że urodził się w 1922 roku w Warszawie i jest nazywany jednym z ostatnich wielkich malarzy XX wieku. Studiował u dwóch malarzy, Pruszkowskiego i Kowarskiego. Były to czasy II wojny światowej. Dyplom Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie otrzymał zaocznie, oczywiście tak można, ale Przechodzimy już od razu do ciekawych momentów, ponieważ jest rok 1949, w którym ogłoszono, że jedyny słuszny styl w sztuce to realizm albo socrealizm, i właśnie w stylu socrealizmu artysta tworzył aż do śmierci Stalina w 1953 roku. Tak w skrócie, bo nie wiem, czy was to interesuje, ale fangor nie zamierzał walczyć z narzuconą stylistyką ani z systemem. Myślę, że tak było dużo łatwiej i bezpieczniej dla niego. Wierzył. W socjalizm, który jakby miał podnieść Polskę z gruzów wojny. I jest obraz z tamtych lat pod tytułem postaci, który mimo wszystko nie jest tak toporny jak socrealizm radziecki, nie? który był z góry narzucony. Ale widać w tym obrazie w ogóle taki klasycyzm i romantyzm, który był ewidentnie bliski Fangorowi i widać duży wpływ francuskich malarzy i impresjonizmu, którym oczywiście też był. Podjarany fangor. Bo to co najważniejsze, musicie wiedzieć, że socrealizm miał uwydatniać klasę robotniczą i chłopów. I właśnie w tym obrazie widzimy panie i panią, taką z klasy wyższej, a obok stoi para robotników, kobieta i mężczyzna. I myślę, że naprawdę bardzo rzadko mówi się o tym, że Fangor był jednym z czołowych przedstawicieli polskiej szkoły plakatu. Co bene jest genialnym tematem na podcast, i wiem, że kilka osób do mnie pisało, żeby zrobić odcinek o polskiej szkole plakatu. Plakatu. Ja sama jestem e, po studiach też graficznych i to był bardzo ciekawy temat, kiedy mój profesor o tym wspominał, ale wiem, że za dużo czasu na to nie było poświęcone, także możemy się na to przygotować, że będzie taki podcast. Ale wracając do Fangora: Bo Fangor stworzył ponad 90 plakatów i jednym z najbardziej znanych jest plakat do filmu Popiół i Diament Andrzeja Wajdy. Nie wiem, czy widzieliście. Jeżeli tak, to na pewno kojarzycie ten plakat. Ale to co najciekawsze w Fangorze, to jego chęć eksperymentowania. To zawsze cały proces tworzenia i wyszukiwania nowych styli i nowych rozwiązań jest naprawdę interesujące. I on tworzył w wielu nurtach, czerpał od wielu wybitnych artystów, o czym się też przekonacie, ale Fangor też się nie ograniczał do plakatu czy malarstwa ponieważ dowiedziałam się, że on zaprojektował mozaikę na dworcu Warszawa Śródmieście. Także jeżeli tam będziecie, to ta mozaika jest taka czerwona, przechodzi w ombre i oczywiście wstawię na Instagrama Marika Szwal, żebyście mogli sobie zobaczyć to, o czym opowiadam w trakcie słuchania podcastu. I tu nadchodzi przełomowy moment dla świata sztuki, bo wraz z kilkoma architektami, w tym Stanisławem Zamecznikiem, stworzyli pierwszą w Sztuce światowej, rozumiecie, w sztuce światowej instalację przestrzenną pod tytułem Studium przestrzeni. Odbyło się to w salonie nowej kultury w Warszawie, i cała przestrzeń galeryjna stała się elementem tej wystawy, co było nowatorskim rozwiązaniem. I to wszystko przeplata się z momentem, w którym fangor wchodzi w swój najbardziej rozpoznawalny dla nas okres. A to wszystko to tak naprawdę był przypadek, chociaż jako artystka stwierdzam, że jest to jakby oczywista kolej. Rzeczy dla procesu tworzenia, bo historia ma się tak, że fangor chciał namalować dwuwątkowe obrazy, że tło miało być rozproszone, niesprecyzowane, a na nim miały pojawiać się takie figuratywne znaki, jak na przykład ręce czy twarze. Ale kiedy namalował to tło, to odkrył, że działa ono na przestrzeń przed obrazem, zmienia całą przestrzeń wokół obrazu. I tak właśnie powstaje kultowa i ikoniczna iluzja przestrzeni fangora, więc. On w tamtym momencie stwierdził, że to tło jest tak fascynujące, że zrezygnuje z symboli i to będzie już skończony obraz. I on sam potem nazwie to pozytywną przestrzenią iluzyjną. I bardzo często w artykułach właśnie pojawia się to stwierdzenie. Bo jeszcze wam muszę powiedzieć co do tych wystaw, bo nie chodziło tutaj o pojedynczy obraz, jak zazwyczaj <laughs> dzieje się to na wystawach, a jakby o wzajemne wpływanie tych obrazów na siebie i przestrzeń. I to było dzieło bardzo nowatorskie, które bardzo wyprzedzało swoje czasy, no co nie było łatwe, szczególnie w takich czasach, w których właśnie żył Fangor. Myślę, że jest to bardzo piękny komplement, nie? I w ogóle coś wybitnego, dlatego bardzo cieszę się, że mogę dzisiaj Wam opowiedzieć właśnie o tym artyście. Ale okej, okay, przejdźmy do słynnego okresu, gdy Fangor zaczął właśnie tworzyć abstrakcję, taki minimal art, i opart. I tutaj otwieramy nowy rozdział w moim podcaście, który będzie się nazywał Art Słowniczek, bo musimy wiedzieć, czym w ogóle jest OpArt. Ja mam tu definicję. To bardzo specyficzna odmiana abstrakcjonizmu, którego celem jest oddziaływanie na oko, a nie na intelekt czy emocje odbiorcy. Więc, wow, bo dotychczas nigdy nie mówiłam o artyście, który tworzył w takim stylu. Ale oczywiście tutaj nie przejdziemy płynnie do tego stylu, bo ja muszę Wam całą narrację najpierw opowiedzieć. Bo muszę zacząć od historii Fangora, która jest mega interesująca i Najpierw był stypendystą na Instytucie w Waszyngtonie. Przez rok. Potem w kolejnym roku pojechał na stypendium do Berlina, a potem wykładał w Anglii przez rok. Także wiecie, trochę sobie pokorzystał z życia, poznał inne kultury i pamiętajmy, że w tamtych czasach no, to nie było takie oczywiste jak teraz. Trzeba było być naprawdę wybitnym. Teraz możemy pojechać na Erasmusa czy na Work and Travel, żeby poznać trochę świata. Ale w każdym razie, potem przez 33 lata mieszkał w mieście, które nigdy nie śpi, w Nowym Jorku. Ja o tym w ogóle nie wiedziałam. A ta historia jest naprawdę fascynująca. I nie ukrywam, myślę, że jest to marzenie niejednego artysty, czy to młodego, czy już takiego, który jest doceniony w swojej ojczyźnie. I tam, moi drodzy, historii jest bardzo wiele, ale z tych takich ambitnych i intelektualnych, to powiem Wam, że on wykładał na najważniejszych uniwersytetach, jak na przykład na Harvard University. Rozumiecie, wykładać na Harvardzie? piękne w ogóle. I właśnie w Nowym Jorku poznał pracę Marka Rotko, o którym też już dużo wiemy, który mi się zachwycił i chociaż był troszkę zawiedziony tym, że nie tylko on wpadł na pomysł badania koloru i jakby że nie jest prekursorem i wiecie, pionierem w tej sztuce, ale i tak uważał, że Rodko jest jego takim art soulmate, bo wiedział, że mimo podobieństw, że tworzą w podobnym stylu, różnica jednak jest ogromna, ponieważ Fangor tworzył przestrzeń pomiędzy płótnem a widzem i to co najciekawsze, to on dążył do iluzji pulsującego ruchu. I tutaj teraz, gładziutko mogę przejść do obartu w wydaniu Fangora, bo jego najsłynniejsze obrazy, które mam nadzieję, że wszyscy kojarzymy, jestem wręcz pewna, bo to są takie okręgi i formy, takie, wiecie, bardzo rozmyte w różnych kolorach, i to właśnie one pozwalały mu bez końca badać oddziaływanie barw i przenikanie się jednego koloru w drugi. I tutaj mam ciekawostkę, ponieważ Fangor był fanem astronomii, obserwował gwiazdy przez teleskop. Także super zajawka, i uwielbiał kosmos, fascynowały go, wiecie, te formy, które pulsują właśnie w bezdrożach. Już tutaj zaczyna, zaczyna się pojmować, dlaczego o tym mówię, prawda? Bo sam mówił, że oddalanie planet w soczewkach teleskopu właśnie sprawiało, że traciły one ostrość na brzegach i zmieniały kształty. I taki efekt, właśnie powtarzał na swoich płótnach, także. Wszystko ma jakiś początek, więc jest to piękna geneza. I jest to tak naprawdę geneza wynikająca z jego innej pasji, którą potem mógł wykorzystać w sztuce. Mam też cytat o twórczości Fangora w tamtym momencie, a propos właśnie tego całego op-artu którym operował. Koła artysty były nieustannym, wielostronnym eksperymentem. Sprawdzał w nich wciąż w nowy sposób efekty działania jaskrawości czy stonowanych kolorów, ich zestawieniach, nasycenia i stopnia jasności barwy, wielkość kręgów większych i mniejszych szerokości jej pasma oraz ich zagęszczenia lub ascetycznej oszczędności i dyskrecji wyrazu. Cytat był dłuższy, ale tutaj nie chcę Was <grym> zanudzać za bardzo. Tutaj jest mój ulubiony moment, bo Dzieje się niesamowitość, naprawdę o której nie miałam pojęcia. Jestem zafascynowana, zazdrosna, zmotywowana, ponieważ mamy rok 1965 i w Museum of Modern Art. W Nowym Jorku odbywa się super ważna, wręcz nazywana w kręgach świata sztuki legendarną, wystawą, która nazywa się The Responsive Eye, na której polski artysta Wojciech Fangor pokazuje kilka swoich prac. Wyobrażacie to sobie. Po niej oczywiście stał się częścią artystycznego świadka Nowego Jorku, także no chyba nie może być lepiej. No Dla, dla mnie robi to ogromne wrażenie. E, szkoda, że kurde, nie wiedziałam o tym wcześniej, ale poczekajcie, bo to w ogóle jeszcze nie jest koniec, bo będzie jeszcze lepiej. 1970 rok, tylko 5 lat później. Muzeum Guggenheima, również w Nowym Jorku, zorganizowało jego uwaga indywidualną wystawę, na której pokazano 37 obrazów. Wyobraźcie sobie, jaki to jest sukces, jaki to jest prestiż. Żaden polski artysta nie osiągnął czegoś takiego za swojego życia. Do dzisiaj, rozumiecie? Także naprawdę ogromny sukces. I jeszcze raz przypominam, że są to dwa topowe światowe muzea. Także coś niewiarygodnego. to że się tak jaram, ale naprawdę ja w ogóle sobie uświadamiam, jak ja uwielbiam sztukę, nie? I szczególnie jak wam mogę o tym trochę pobiadolić. No ale to nie jest biadolenie, to są w ogóle fakty i to mega niesamowite. Bo mało tego, że... Wziął udział w wystawach w dwóch topowych galeriach, muzeach na świecie. To stworzył też scenografię do produkcji teatralnej, na przykład do baletu Marty Graham w teatrze Playbill Marka Hellingera, w, oczywiście w Nowym Jorku. Także, no, bardzo fajna rzecz. Tam jeszcze kilka było tych. Jakby pracy przy scenografiach, ale to już nie będę Wam wymieniać. W każdym razie wszystkie były w Nowym Jorku, także no nieźle mu się tam wiodło. Potem przychodzą lata 70. Fangor oczywiście szuka czegoś nowego do tworzenia i zainspirowany Ameryką i tym, co w Ameryce jest najważniejsze, tworzył obrazy w cudzysłowie telewizyjne. Powrócił do malarstwa figuratywnego, które tworzył jeszcze w Polsce i stworzył obrazy jakby w obrazie. I sam mówił, tutaj wam przeczytam cytat. Przez jakiś czas fascynowała mnie telewizja w sensie medium. W tym okresie modna była filozofia Marszala McLana, który mówił: The medium is the message, że w samym medium jest zawarta treść, a nie w tej anegdocie, którą to medium przekazuje. Na tej podstawie robiłem trochę obrazów i rysunków, które miały związek z obrazem telewizyjnym. Tu wam powiem w skrócie, bo on chciał ukazać, że to środek przekazu wpływa na odbiorcę bardziej niż jakby sama treść. Te obrazy z tamtego okresu były tworzone jakby z kilku, jakby wam to powiedzieć, kadrów, trochę plakatowe, ale one były potem pokryte takimi kropkami, pikselami, co sprawiało, że żaden nie był jakby w oczywisty sposób czytelny. Więc to też jest fajne. I mówi się, że z perspektywy czasu ten etap był zapowiedzią sztuki krytycznej, która potem nastąpiła. Ale dobra, lecimy dalej, bo potem zamieszkał w Nowym Meksyku. Także naprawdę miał fascynujące życie, mieszkał w wielu pięknych miejscach, co myślę, że też bardzo mocno go inspirowało, no bo zawsze jakby doświadczenie nowej kultury i przebywanie z całkiem innymi ludźmi w innym miejscu mocno inspiruje i myślę, że poszerza horyzonty i otwiera nas na Wiele nowych doświadczeń. To jest logiczne. Po ponad 30 latach w Ameryce chciał wrócić do ojczyzny, i Fangor bywał w Polsce regularnie po upadku komunizmu. Nie? Chciał wybadać, jak w tamtym momencie wygląda życie w Polsce, bo to jest wszystko ciekawe, bo on miał mega ugruntowaną pozycję w Stanach Zjednoczonych. Jakby większość artystów zapewne marzy o czymś takim i nie chce wracać do swojej ojczyzny, ale tyle, ile znam osób na całym Świecie, którzy mieszkają w innym miejscu niż w tym, w którym się urodzili, to faktycznie przychodzi taki moment refleksji, e, oczywiście w pewnym wieku, że już chce się wrócić do tak zwanego domu. Nie? Więc myślę, że w sumie nie ma co się mu dziwić, już był usatysfakcjonowany, więc mógł wrócić na tak zwane stare śmieci. Ale powiem Wam, że trochę smutna historia, bo polska scena artystyczna nie była tak otwarta na niego jak Stany Zjednoczone, bo on próbował. Przekazać swoje obrazy, ale żadna polska placówka nie była zainteresowana. Także to było fascynujące. W końcu, na szczęście Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu przyjęło aż 109 jego prac, co jest. Y Ciekawe, bo te prace są naprawdę i niebywale wiele warte, i pod względem artystycznym, ale też pod względem finansowym. I teraz przechodzimy do roku 2007, gdzie Fangor znowu projektuje dla warszawskiej linii metra. Znowu są to mozaiki. Mówię Wam o tym, bo może jesteście z Warszawy, albo jak będziecie w Warszawie, wiecie, ten Subway to nie jest nowojorski Subway, więc można sobie zobaczyć, i może nieraz mijaliście te mozaiki, a nie mieliście. W ogóle pojęcia, że zostały zaprojektowane przez tak wybitnego artystę. Oczywiście zdjęcia wam wstawię, żebyście wiedzieli, które są to mozaiki, bo ja tam na tych liniach metra się nie znam. Z dwa razy jechałam warszawskim metrem. No ale w tamtym momencie znowu jakby jest boom na jego sztukę, no i bardzo dobrze oczywiście. Jego prace sprzedają się za setki tysięcy złotych. Tam kwoty dochodzą do pół miliona, do prawie 700 tysięcy. Ale też znalazłam informację, że jedna z jego prac sprzedała się za półtora albo za dwa miliony dolarów. Także no to nie jest byle co, prawda? Szczególnie jak na polską scenę. Jak na polskich artystów. Ale chciałabym Wam też opowiedzieć o jego życiu prywatnym, bo na tym się dzisiaj nie skupiłam, a znalazłam przepiękny artykuł o jego żonie Magdalenie, o ich życiu i o tym, jak wyglądał. Nadal wygląda ich przepiękny dom. Mega mnie to zafascynowało, a wiem, że jest na pewno wiele osób, które no, też lubi oglądać sobie wnętrza. Ten artykuł oczywiście też powstał niedawno, w stulecie rocznicy jego urodzin, bo naprawdę to było huczne w mediach właśnie i wystawy. I to nie tylko ta wystawa w Gdańsku, ale wiem, że też i w Berlinie są wystawiane jego prace, jeszcze chyba gdzieś, także to możecie sobie znaleźć. Ale ten artykuł zaczynać się od słów jego żony. Tutaj po śmierci Wojtka prawie nic się nie zmieniło, i jest pokazany dom. Dom to dawny młyn, chyba z XIX wieku, tak mi się wydaje, i na błękitnej tabliczce umieszczonej na ścianie domu widnieje napis: W tym domu mieszkał i tworzył Wojciech Fangor. Ale zanim wam opowiem o Magdalenie i Fangorze, o ich miłości, chcę wrócić do chwili. Kiedy Wojciech miał 6 lat, bo już wtedy jako dziecko malował w perspektywie, a zapewniam Was jako artystka, czyli naprawdę legitne źródło, że jest to bardzo skomplikowane nawet dla wprawionych artystów. Jego mama, gdy zobaczyła te prace, postanowiła zanieść je na konkurs plastyczny dla dzieci, nie? dla określonej grupy wiekowej. Ale komisja je odrzuciła, mówiąc, że na pewno nie narysowało tego dziecko. Także no już wtedy był po prostu dowód na to, że młody Fangor miał ogromny talent. Ale wracając do miłości, bo tu nie będzie wątków lafiaryńskich, ponieważ oni byli w sobie bardzo mocno zakochani. Z tego co wiem, to i Magdalena, i Wojciech byli już po pierwszym małżeństwie, mieli też dzieci z pierwszego małżeństwa, ale ich historia zaczęła się w takim fajnym momencie, bo Magdalena wtedy studiowała historię sztuki, a Fangor już wtedy określany był jako obiecujący młody malarz i poznali się pod koniec lat 50., kiedy Magdalena przyniosła mu nagrodę albo kilka nagród za obrazy, ale wiem, że była to też tam nagroda za obraz matka, koreanka, przepiękny zresztą. I tak właśnie wszystko się zaczęło. Nie były to łatwe czasy, jak wam mówiłam. Oboje przestali wierzyć w wolną Polskę, bo stało się jasne, że żyją w reżimie. Sam Fangor zresztą mówił to jest bardzo ciekawy cytat Przed wojną bałem się ojca był bardzo surowym człowiekiem. Później przyszli Niemcy z ich straszliwym terrorem. Tak więc do końca wojny ciągle się czegoś bałem. Z komunizmem też czułem, że coś jest nie tak. W Stanach nie było się czego bać. I tutaj jest właśnie ta, ta droga, kiedy oni wyruszają do Stanów Zjednoczonych, i wyobraźcie sobie, że tak, przed wylotem do Stanów wzięli ślub, i to były inne czasy. Wtedy Fangor poleciał kilka dni przed Magdaleną samolotem do Stanów Zjednoczonych, właśnie, żeby tam wykładać na jakimś uniwersytecie, a za to Magdalena popłynęła statkiem, by zabrać cały ich dobytek, Więc, no, niesamowite. <laughs> Mnie jakoś jara taka historia. Ale co lepsze, bo ja zawsze, jak czytam o Nowym Jorku, tutaj są lata 50., no to od razu widzę ten cały klimat. Wyobraźcie sobie, że oni zamieszkali w budynku, który kiedyś był na przykład teatrem, potem był kinem, był nawet lożą masońską. Także, no, niesamowita historia już w takim budynku. Także myślę, że nawet samo miejsce mogło mocno go. Oboje ich inspirować, ponieważ sama pracownia i mieszkanie znajdowało się nad dawną. Sceną. Muszę tutaj wtrącić, a propos też Nowego Jorku i całej tej kariery Fangora, cytat recenzenta z New York Times. Jest wielkim romantykiem sztuki op artu, działającym nie według reguł, lecz poprzez połączenie intuicji i eksperymentu, odwołującym się nie do rozumu, lecz do naszej tęsknoty za tajemnicą. Gdy czysto wizualna nowość przemija, okazuje się, że sztuczka optyczna była czymś więcej niż sztuczką – i ujawnia się jako portal otwierający się na nowe doświadczenia kolorów przestrzeni. Potem jak już fangor zaczął więcej zarabiać, i wiecie, był rozpoznawalny w Nowym Jorku, przeprowadzili się na soho, a soho jest to bogata i piękna dzielnica, bardzo artystyczna zresztą, także się nie dziwię, że tak było, ale chcę wam o czymś innym powiedzieć, ponieważ fangor miał syna, Romana. Roman Fangor. Wyobraźcie sobie, że Roman podzielał pasję ojca i został astronomem, i jest pełna artykułów o nim. Także nie, niesamowita historia, że no, mogli się wspólnie zainspirować i że mieli poza więzami krwi, po prostu mieli wspólną pasję. Ale jeszcze wracając do ich domu w Starym Młynie, to mnie najbardziej ciekawił fakt, dlaczego oni w ogóle chcieli wrócić. Ustaliliśmy, że oczywiście pewnie tęsknili, ale znalazłam cytat jego żony, właśnie, która mówiła tak: Wojtek bardzo tęsknił za Europą. Ja z kolei nie miałam wiele do gadania, w takim sensie, że szybko adaptuję się do nowych miejsc. Także no widzicie. On tęsknił, ona go kochała, więc wróciła razem z nim. Myślę, że też to, co ciekawe, to fakt tego, jak pracował na przykład już w tym swoim domu w Polsce Wojciech Fangor. Bo wyobraźcie sobie, że jego żona też tworzyła, do dzisiaj zresztą tworzy, a jego pracownia znajdowała się na półpiętrze, tuż obok pracowni jego żony. I codziennie bez wyjątku, zazwyczaj popołudniami, bo taki miał zwyczaj i rytm, jak zapewne każdy artysta, Wojciech Fangor właśnie szedł tworzyć, i jego żona mówiła o tym, że on używał tak dużo narzędzi i tyle pędzli, że trzeba je było potem myć. I to ona musiała robić. I mówiła, że jest to robota nawet na kilka godzin. Bo jeżeli technika wymagała malowania szybko, to fangor potrafił namalować nawet dwa obrazy dziennie. Także było wtedy dwa razy tyle pędzli do umycia. Jego żona mówiła, że on lubił później siadać przed skończonym obrazem i po prostu na niego patrzeć i przewracał go na przykład do góry nogami, sprawdzając po prostu w ten sposób, czy dobrze go namalował. I podobno bardzo często wołał ją, żeby ona zobaczyła ten obraz, ale nie po to, żeby jakby zacząć jakąś dyskusję czy żeby posłuchać jej interpretacji, on po prostu chciał się przekonać, czy ten obraz też jej się podoba i po prostu chciał, żeby ona pochwaliła ten obraz. I sama mówi, że ponieważ malował bardzo dobre obrazy, no to mogła je chwalić za każdym razem. Jest też w Ogrodzie Fangorów taka rzeźba. Wielka litera M. Wyobraźcie sobie, że jest taki piękny fragment, który właśnie mówi o tym, że czas w błędowie płynie powoli i nieśpiesznie. I właśnie za młynem widać tę rzeźbę z literką M. I wiecie, można to interpretować na wiele rzeczy: że M jak młyn, M jak malarstwo, czy M jak miłość. Ale w rzeczywistości jest to po prostu fragment serii, którą stworzył Fangor. Nazywa się Sygnatury. Podobny artysta w ogóle nie był zadowolony z tego, więc chciał stworzyć jeszcze jedną, ale no nigdy jej nie dokończył, tak jak powiedziałam. Ale wiecie, ta rzeźba po prostu to jest pierwsza litera imienia jego wielkiej miłości, czyli Magdaleny Tutaj już powoli będę kończyła ten podcast, ale chciałam wam powiedzieć, że Fangor brał udział w tylu wystawach, że to jest niewiarygodne, spisałam kilka w ogóle miejsc, takich jak wystawy w Kalifornii, w Nowym Jorku, w Chicago, w Paryżu, w Seulu, w Pekinie, w Wiedniu. Muzeum byłam. W Wenecji, w Amsterdamie, oczywiście w Polsce, w Warszawie, w kilku miejscach jeszcze na świecie, pewnie w kilkunastu, więc niesamowity dorobek artysty. To, co mi się spodobało, kiedy czytałam o Fangorze, kiedy Oglądałam w ogóle filmy właśnie z wystaw, co wam polecam, żebyście przenieśli się do tego jakby świata Fangora, ponieważ jest film z Muzeum Narodowego w Gdańsku, gdzie kurator i kilka innych osób opowiada o Fangorze i o historii tego. Jest piękne dlatego, że w tej jakby kolekcji są obrazy i z muzeum, ale są obrazy z prywatnych, rodzinnych kolekcji albo od prywatnych kolekcjonerów sztuki. Także ja byłam zaskoczona no bo jest też tam bardzo dużo szkice, i to były oczywiście takie y, zwykłe szkice, ale były też szkice, które jakby były początkiem danych obrazów danej idei i były też była taka seria kubistyczna o której mało znalazłam informacji, ale ewidentnie były mocno inspirowane Picasso, także na tym filmiku możecie sobie zobaczyć, bo myślę, że jak wpisujemy w internet dzieła sztuki Fangora, to takie rzeczy nie wyskakują. Ale muszę wam powiedzieć, że ta teoria pozytywnej przestrzeni, tej takiej iluzji, którą stworzył Fangor, jest Czymś niewiarygodnie oryginalnym. Myślę, że też nie jest łatwym do osiągnięcia, nie? czym prościej, tym trudniej. Bo bardzo mi się podoba, że Fangor dążył do tego, żeby obraz nie wciągał widza. Jak, jak w takim klasycznym, dawnym malarstwie, nie? Obraz miał wciągać w historię, która znajduje się na obrazie. On w ogóle nie stosował takiej perspektywy w głąb obrazu, tylko jego prace wbiegały do przodu, emanując taką energią, właśnie iluzją, czymś takim. Nieokreślony. Co najważniejsze, już na koniec, że Wojciech Fangor szukał nowej formy sztuki, co zawsze jest najbardziej fascynujące, i prowadził przepiękny, bardzo interesujący dialog z nową sztuką. Bardzo żałuję, że nie pojechałam na tę wystawę, i po kolejnej wystawie, której nie widziałam, muszę sobie po prostu postawić za cel. Że naprawdę tych wystaw nie jest dużo w Polsce. Berlin jest też blisko, także w tym roku stawiam na to, że będę odwiedzała częściej wystawy sztuki, bo myślę, że obcowanie ze sztuką na żywo to jest całkiem inny odbiór tej sztuki. Jak będzie jakaś fajna wystawa, to dajcie mi znać i jedziemy wszyscy razem. Ja się dobrze przygotuję, więc ja będę was oprowadzała po tych wystawach. Och, tak, to jest bardzo dobry pomysł. Ale jeszcze wracając do tego podcastu, mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że będziecie chcieli o Oczywiście zagłębić się bardziej w temat Fangora, a może w ogóle znacie jakieś inne ciekawostki, o których Wam nie powiedziałam. Także dajcie mi znać, czy to w komentarzu gdzieś tam pod filmem na YouTubie, czy właśnie w poście Instagramowym, bo jestem ciekawa Waszego feedbacku. Także no na dzisiaj to koniec, moi drodzy, i mam nadzieję, że przyjemnie Wam się o nim słuchało. Ja sama osobiście i bardzo samolubnie powiem Wam, że przyjemnie mi się przygotowywało ten podcast, bo dowiedziałam się wielu rzeczy. Jak zauważyliście po kilku podcastach ostatnio, że bardzo mi się podoba. Mm, jakby szukanie informacji o artystach, o których wcale dużo nie wiem. Chociaż też lubię opowiadać o tych, o których wiem, bo tych ciekawostek wtedy <gryw> nie muszę szukać tak wiele. Zresztą nieważne. Ja moi drodzy już kończę na dzisiaj ten podcast, jest bardzo późno w nocy, także stmuchuję, świecę i uciekam spać. Także do usłyszenia w kolejny czwartek. Pa!